Na przestrzeni lat główną barierą rozwoju gospodarczego jest biurokracja, a jej jaskrawym przejawem nadprodukcja prawa. Celem naszego barometru jest zwrócenie uwagi na problem szkodzącej gospodarce inflacji prawa. Cieszy nas, że we wrześniu 2019 roku na forum ekonomicznym w Krynicy pan premier Mateusz Morawiecki złożył ważną deklarację wobec przedsiębiorców. Powiedział, że uzyskany spadek produkcji prawa zostanie utrzymany w kolejnych latach. W 2020 roku produkcja prawa wyniosła 21 tysięcy stron maszynopisu aktów prawnych. Oznacza to wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego roku. Co prawda to nie jest duży wzrost, ale trudno powiedzieć, że problem nadprodukcji prawa został rozwiązany. Zapraszam do lektury 6. edycji Barometru Prawa.